3 kwietnia odbyła się konferencja prasowa prezydenta miasta Racibórz Dariusza Polowego, podczas której podsumował minioną sesję Rady Miasta. Podczas posesyjnej konferencji prasowej prezydent Polowy przekazał informacje o udzielonym przez miasto wsparciu dla zadań powiatu raciborskiego. Ponadto poinformował o działaniach schroniska dla bezdomnych zwierząt na nowych zasadach wynikających z aktualnych przepisów prawa. Dzięki moim działaniom i zgodzie Rady Miasta właśnie na tej sesji mamy 3 uchwały dotyczące porozumień z gminami, które obejmują realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Te działania będą realizowane na terenie naszego schroniska. Mówimy tu o gminie Bierawa, która zgłosiła chęć do posiadania 2 miejsc, gminie Gorzyce, tu mówimy o 5 miejscach, i gminie Pietrowice Wielkie, tu mowa jest o 3 miejscach. Kolejna omawiana sprawa to odrzucenie wniosku o dofinansowanie dokumentacji dla nowej strzelnicy, która pozwoliłaby na uzyskanie jej nowych funkcji, pozyskanie nowych użytkowników oraz wydłużenie godzin otwarcia dzięki nowemu oświetleniu. Radni z klubów skupionych wokół pani Anny Szukalskiej i pana Mirosława Lęka zablokowali przebudowę naszej miejskiej strzelnicy ze środków programu Strzelnica w Powiecie. Z tego programu mieliśmy otrzymać 4 miliony złotych. Prawie 3 miliony miały być zainwestowane w infrastrukturę obiektu niezwiązaną bezpośrednio z samym strzelaniem. Mówimy tu o parkingu, drodze dojazdowej, zagospodarowaniu terenu wokół strzelnicy, czyli tak zwanej strefie bezpieczeństwa, budowie ogrodzenia, budowie oświetlenia, zaplecza gospodarczego, socjalnego, technicznego, toalet, ogrzewania obiektu. Prezydent odniósł się również do uchwały o wyrażenie zgody na rozwiązanie spółki Unia Racibórz, za którą głosowały grupy radnych Szukalskiej oraz Lęka. Jest to tylko uchwała wyrażająca zgodę na to, aby prezydent, jeśli miałby taką potrzebę, mógłby zlikwidować ten skrót. Ale na szczęście takiej potrzeby nie ma, a nawet wprost przeciwnie, widzę bardzo dużo argumentów za tym, aby ten klub pozostał i żeby raciborzanie mieli z niego pożytek. Poruszony został również temat uchwały dotyczącej przyjęcia do rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie lodowiska na rynku. W tym sezonie roku 2022-2023, w sezonie, który powraca niejako do życia po okresie pandemii, mieliśmy ponad 11 tysięcy wypożyczeń. 11 tysięcy wypożyczeń na lodowisku, które w żaden sposób nie było chronione przed zmianą warunków atmosferycznych, przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jeżeli do tego dodać jeszcze tych wszystkich, którzy przychodzą z własnymi łyżwami, jest to niepoliczalne, bo takiej ewidencji nie prowadzimy, ale nawet gdyby przyjąć, że będzie to lekko ponad połowa, to zbliżamy się do 20 tysięcy użytkowników. Przypominamy, że mieszkańcy wszystkie materiały dotyczące sesji Rady Miasta mogą znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz i na platformie e-Sesja.